Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy dalej na lockdownie. Ostatni odcinek przerwałem właśnie takim wpisem, co ciąg dalszy nastąpi. Nie chcę tych filmików robić nie wiadomo jakich długich, żeby też nie zanudzać, nie zamęczać. Więc odpalam dalej ciąg dalszy kolejnych naszych jakichś przygód, jakichś naszych takich rzeczy, które sobie tutaj robimy koło chaty. Byliśmy też w międzyczasie z Piakiem, a w międzyczasie też przyszedł mi zestaw kamer takich przydomowych, zawsze chciałem mieć. Mój ziomeczek najlepszy właśnie kupił sobie taki jakiś zestawik podobny, nie wiem, z 2 lata temu i mówi, że śmiga mu to fajnie. Fajnie gdzieś tam podejrzeć, gdzie, co tam psiaki robią, nawet jak się jest poza domem. Jest to na pewno w pewnym sensie jakaś też forma zabezpieczenia. Tutaj w Irlandii ostatnio stało się modne jakieś kradzenie psów. W ogóle nie wiem, trzeba mieć naprawdę być ostrym dzbanem, żeby coś takiego robić. Przecież psiaki nasze tak samo czują, myślą i w ogóle co to w ogóle ma być. Więc stwierdziłem, że odpalam to i zobaczymy, co to w ogóle przyszło, więc na szybko chciałem to odpakować i zobaczyć ten, proszę ja was, system. No dobra, to jest ten NWR. Tutaj jest zasilanie jakieś pierdoły, bo każda ta kamerka potrzebuje mieć osobne zasilanie. To są kamerki Wi-Fi. Nagrywają się właśnie przez 24 godziny na dobę. Jak kupiłem sobie jedno terabajtowy dysk. Więc będzie to chodzić w ciągu 5 dni w kółko, później się to będzie kasować i taki cykl 5-dniowy będzie po prostu się odpalał cały czas. No i tyle. Tak to popakowali. Kupiłem te kamerki na AliExpressie. Ale w Anglii tak samo na eBayu można je kupić. Gdzieś wyszło chyba mnie to, bo musiałem zapłacić jakiś tax o jakieś 60-70 euro taniej. W sumie ten zestaw kosztował ponad 200. No i tak to mniej więcej wygląda. Boom. Boom. Muszę podpiąć to pod jakiś mój stary monitor. Nie mam żadnego doświadczenia, ale wydaje mi się, że nie jest to aż takie trudne do opanowania. Jakiś tam filmik obejrzałem wcześniej. No i tyle, więc zapraszam do następnego odcinka, jak jesteście zainteresowani. Hej. Ja będzie tutaj sobie grzał jakieś drewno, więc odpalamy sprzęta i tyle. Na zimę i tak trzeba go trochę przepalić. Nie chciała wyjść z domu, ty. Meradonna Madonna. No, W jakim sensie? O, tu, ja proszę o ciebie. Zrobiono, ciężka praca. I co? Lizak, ja też chcę lizaczka. To są moje. Wiem, do dupy. O. Marka dostała. Możecie sobie styckać. Dobra, mi tam nie tłumacz. Ja to rozumiem. A też się wydla kółko i tyle. Popatrz. Tak, bo wtedy można spróbować, bo to można rozpłatać. Tak to muszę przepleść. Więc nie wiem, czy będzie tam na tyle, bo to jest sztywne. Znowu będzie nie tak, jak chciałaś. Oj, po prostu zrób tak, jak trzeba. Naszykowane już jest wiertło i jest naszykowane jest kółko. Nie mówię, że nie tak, jak chciałaś. Chciałaś. Bo nie słuchasz. Mieszkaj, tam ci przylecę z banku. Cudownie zrobiłeś go. Cieszę się. Ale co ty to zrobiłeś? Takie? Przecież to ma wisieć przy suficie. To musi być takiej długości, 1,5 metra. Ale ty się znasz, chłopak. Prowadź skarpetki, może umieć.
Tak, powiem po swojemu, a później pokażesz, a ja ci powiem, czy jesteś zadowolona. Ty nie musisz być zadowolony. Najważniejsze, żebym była zadowolona ja. Nie, ja muszę być właśnie zadowolona ja. Nie powinieneś być. Zdupciłeś, ostatnio musiałam naprawiać. Sylwuś, to okulary to jest ten. Zamieniam się po prostu Roman. No. Rozumiesz? No. No. To trudno. To zrozumiesz. To mój, bo mnie denerwuje. Patrz, miałem nadzieję, że wystarczy kable i wystarczyło. No i widziałeś, jaki zbieg okoliczności kupi? To nie zbieg okoliczności, to jest przeznaczenie. Żebyś się nigdzie indziej nie przebie... Chill. Żeby to przebie ja? Ja robię na mój... Ale nie! Dziękuję tobie bardzo. Proszę tutaj maszynę. No dobrze, no dobrze, to już zrobiłaś. No. Zobaczymy, jak będzie na końcu. Ta-da! Dlaczego będziemy teraz robić? Jak to nie? Nie, z prawej chyba strony żart. Ma być. Jak bym się to... nie opróciły mojej kamery. Ej, leci pod tam stole. Zrób czajstę. Nie. Tak, już tam wyłączone. Nie! No i super, żebyś to zrobił, elegancko. Tak, no. Podłączyłem te kamery tutaj, żeby zobaczyć, jak to działa. I widzę, że ten system, w ogóle widzę, że ten system kamer jest po prostu, włącza się i wszystko ogólnie zaczyna działać. Wiadomo, że później jest Wi-Fi, nagrywanie, tam jest dużo opcji, jakieś czujniki ruchowe i tak dalej, ale ogólnie wygląda to dobrze i jestem zadowolony póki co. Jak zgasiłem światło, to normalnie to było klik, klik, klik i wszystko się poprzełączało na ten, na nocny. Dobra, no ale co też bym ja zrobiła? Nie, chciałem ci pokazać, jak to wygląda. Ale idziemy na wiatraki. Co się znowu wymyśliła za trasę? Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. No dobra. Won't stop for traffic lights. And I... Chciałeś po prostu wyjść na pole na chwilę. Ona nie rozumie po angielsku. No bo widać i tak jak będę chciała. Rzucę jej jeszcze ze dwa razy. Zobacz jak macha tylko. A jesteś czasami też już. Ej, jesteś. Widzisz te rolki? Ja wyszłam do kogoś tam na farmę. To jest to, co ci ostatnio opowiadałam tą przygodę. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. A wiesz co mi jeszcze dzisiaj przyszło przez myśl? Że albo na te drugie wiatraki, bo tam jest fajny klimat. Tam na Cyce, co cię już też chcę zabrać. Pojedziemy, znalazłam pojedziemy. Ten motor, ten fajny most. Tam pojedziemy. Pojedziemy, bo tutaj można się przedostać, to jest niedaleko. No tu jeszcze taka niespodzianka. Pomimo tego, że się rozpadało dosyć, to zauważyliśmy, że tam chyba jest grzyb na taki duży, ogromny na tym, na polu. No idziemy, wracamy się. No i co? Mówiłem ci, że widziałem go z drogi. Ale go zażarzę. Fajny, nie? Jeszcze są, widzisz. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo szczęścia, miłości, zdrowia i do zobaczenia za tydzień. Hej!